Z tej strony Krzysztof Wojczal, witam Was na moim kanale i zapraszam na mojego bloga www.krzysztofwojczal.pl. A tematem dzisiejszego nagrania jest to, jaką strategię obrało USA w celu utrzymania swojej hegemonii światowej i jaką rolę pełni lub może pełnić w tej strategii Polska. Celem niniejszego nagrania jest również w skrócie ogólne opisanie sytuacji geopolitycznej i na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o kwestie globalne. Oczywiście tutaj bardzo dobrym punktem wyjściowym byłoby powiedzenie i zaznaczenie wydarzenia jeszcze z 2009 roku to jest kiedy to Barack Obama. Stwierdził, że dokonuje resetu w relacjach amerykańsko-rosyjskich, dokonuje pivotu na Pacyfik, oraz no to się jakby wiązało też z tą rezygnacją z budowy tarczy antyrakietowej na terytorium Polski. To było bardzo ważne wydarzenie bardzo ważny zwrot, jeśli chodzi o globalną politykę. Oczywiście, ten reset już jest praktycznie nieaktualny, ponieważ Amerykanie wrócili do rywalizacji i do e, takiej polityki e, mocno antyrosyjskiej, do rywalizacji z Moskwą. Dlaczego o tym zaraz będę mówił? E, I również miało to olbrzymi wpływ na sytuację Polski, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Natomiast najlepiej zacząć jest od takich dużych ogólnych spraw, od takiego tła geopolitycznego. I na początku chyba najlepiej jest jakby wyznaczyć, określić amerykańskie cele, jakie obrali sobie w Waszyngtonie, jeśli chodzi o politykę globalną. Oczywistym jest, że Amerykanie chcą utrzymać swój prymat, swoją hegemonię światową. To jest ich taki najbardziej ogólny, dosyć to jest trywialne, no to co mówię, ale to trzeba powiedzieć, to jest ich najbardziej taki ogólny i podstawowy cel, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Amerykanie od 1989 roku są hegemonem i chcą tą pozycję utrzymać. By to osiągnąć, mogliby podjąć... Trzy takie główne, w zasadzie kierunki, jeśli chodzi o obranie strategii na to, by utrzymać dotychczasowy jednobiegunowy ład. Pierwszą taką strategią, oczywiście, jest zwiększanie swojej potęgi jako państwa oraz ucieczka przed niejako goniącym USA peletonem czyli przed Chinami. Unią Europejską, Rosją, Indiami i resztą, resztą świata. Z oczywistych względów to jest jakby widoczne i każdy, kto interesuje się geopolityką, gospodarką, polityką międzynarodową, dostrzega to i dla niego jest, powinno to być oczywiste, że Amerykanie nie są w stanie podołać temu zadaniu, znaczy nie są w stanie rosnąć szybciej gospodarczo i, i nie są w stanie zwiększać. Tak szybko swoich wpływów jak Chiny. Chiny tutaj bardzo mocno gonią Amerykanów już od kilkunastu lat, jest to bardzo dobrze widoczne, i dlatego strategia ta nie za bardzo gwarantuje sukces, jeśli chodzi o ten amerykański cel, jakim jest utrzymanie swojej hegemonii. To znaczy, Amerykanie oczywiście mogą, mogą postarać się o to, by ich gospodarka ruszyła z kopyta i rzeczywiście, by Jakoś odmienić te, te tendencje niekorzystne, jeśli chodzi o um, kierunek ogólnej globalnej gospodarki i proporcje pomiędzy siłą gospodarczą Stan Stanów Zjednoczonych a Chin. Natomiast jakby same te czynniki nie gwarantują sukcesu. To znaczy, Chińczycy, um, jeśli pozostawić ich samych sobie, e prawdopodobnie przegonią e Stany Zjednoczone. Pod względem siły gospodarczej, pod względem wpływów w Euroazji, a także w Afryce, na przykład. Także, jakby Amerykanie muszą zrobić coś więcej. Drugą taką strategią ogólną, oczywiście, byłoby staranie się o utrzymanie swoich wpływów, czyli niedopuszczanie Chińczyków do pewnych regionów, do zwiększania swojej, swoich z kolei wpływów. W miejscach, gdzie Amerykanie już je posiadają. I jak rzeczywistość pokazuje, tutaj również Amerykanie nie są w stanie tego zrobić. To znaczy, Chińczycy wchodzą w niektóre regiony tak mocno dzięki swojemu kapitałowi, dzięki swojej polityce takiej mocno autorytarnej, która wspiera w zasadzie gospodarcze wszelkie gospodarcze jakieś inicjatywy. Że po prostu Amerykanie przegrywają na wielu polach. Przegrywają na wielu polach, jeszcze nie wszędzie, natomiast na przykład Pakistan, w mojej ocenie, został już prawdopodobnie już odwrócony, jeśli chodzi o, o relacje, czy, czy, czy miałby się Islamabad kierunkować na Pekin czy na Waszyngton. W tej chwili wydaje mi się, że to jest właśnie Pekin. Natomiast nie, tak, nie, nie było tak jeszcze 14 lat temu. Jeśli chodzi o tutaj Bliski Wschód, tak, również Chińczycy bardzo mocno wchodzą ze swoimi interesami. Iran wydawałoby się, że być może jest możliwe z nimi porozumienie. Barack Obama podpisał z Iranem to porozumienie, jeśli chodzi o nierozwijanie prac naukowych nad bronią jądrową, jeśli chodzi o Iran. Natomiast, jakby to, o czym mówiłem w innym nagraniu dotyczącym właśnie tego państwa, właśnie Iranu, to nie spełniło swojej roli, w związku z czym Amerykanie musieli się z tego wycofać. I oczywiście zerwał, te, zerwał ten układ Donald Trump. Co teraz w, w zasadzie obserwujemy na dniach, cały czas coś tam się dzieje w Zatoce Perskiej, cały czas w tej chwili płyną nad Zatokę Perską. Płynie flota amerykańska z Morza Śródziemnego, bodaj lotniskowiec Lincoln, także tam się dosyć sporo dzieje. Chińczycy wchodzą również do mocno, bardzo mocno do Europy. Weszli mocno do Grecji, do Włoch, do Portugalii, w zasadzie do wszystkich państw, które mają bardzo duże problemy gospodarcze. No to Chińczycy już tam są i posiadają duże wpływy, także Amerykanie, Amerykanie są w defensywie, jeśli chodzi o utrzymywanie swojej strefy wpływów. Co nie zmienia faktu, że w tych najważniejszych dla nich strategicznie punktach i regionach Amerykanie wciąż mają przewagę. Mówię tutaj o pierwszym łańcuchu wysp, na przykład na, na Pacyfiku mówię tu też o Europie Środkowej, która jest im niezbędna do tego właśnie, by rozdzielać, jakby, by rozdzielać Rosję od Niemiec i Unii Europejskiej, o czym będę jeszcze mówił. Także Amerykanie w takich strategicznych miejscach dla siebie posiadają jeszcze przewagę i nie utracili jej. Natomiast te proporcje sił, te wpływy, ten balans jest jakby zachwiany na niekorzyść na niekorzyść Amerykanów. Trzecią strategią, taką ogólną, jaką można, można by było zastosować, w, stawiając się w miejsce Amerykanów, to jest oczywiście, tak powiem kolokwialnie, chodzi o po prostu o rzucanie, rzucanie koł, kołków czy, czy jakiś przeszkód w szprychy konkurencji. Czyli chodzi tutaj o to, żeby konkurencję osłabić poprzez swoje działania, to także nie czyli nie pozostawienie nie bycie biernym, tylko właśnie akcja i zmuszanie czy to Chińczyków, czy Rosjan, czy Unii Europejską do defensywy, dokręcanie śruby, mocne działania właśnie na arenie międzynarodowej, wykorzystywanie swoich wpływów po to, by osłabiać konkurentów. I to i ta strategia ma kluczowe znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ tak jak mówiłem, oni nie są w stanie ani szybciej rosnąć niż reszta świata znacznie szybciej, zwłaszcza znacznie szybciej niż Chiny, ani nie są w stanie utrzymać już w każdym miejscu na świecie swoich wpływów w taki sam sposób tak samo mocnych. Są w stanie co najwyżej właśnie kierunkować swoją uwagę na konkretne najważniejsze strategiczne kierunki. I w związku z tym Amerykanie muszą, musieli w zasadzie, bo już podejmują, już to robią, musieli podjąć jakieś kroki, które pozwoliłyby im osłabić konkurencję. Po prostu, jeśli my się nie możemy sami wzmocnić, no to musimy osłabić konkurencję po to, by zyskać nad nią sporą przewagę. I to jest wszystko takie bardzo ogólne, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i to jest bardzo, bardzo istotne dla tutaj dalszego niejako wywodu. Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że Stany Zjednoczone posiadają własne problemy. Tutaj chodzi generalnie o, o tą pustą walutę, która w zasadzie, gdyby nie była, gdyby dolar nie był walutą światową, co jest w tej chwili kwestionowane przez wielu graczy, przede wszystkim przez Chiny, zaczyna być kwestionowane, wówczas prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z krachem tej waluty. Także mamy niepewny system finansowy w Stanach Zjednoczonych, mamy ogromne zadłużenie. No w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarkę, to Donald Trump rzeczywiście podjął słuszne i dobre kroki, jeśli chodzi o odbudowę tej gospodarki, jeśli chodzi o ściągnięcie przemysłu na teren Stanów Zjednoczonych, to się powoli dzieje i uniezależnia Donald Trump Stany Zjednoczone od rynków zewnętrznych. To jest bardzo istotne w kontekście ewentualnej dalszej, czy to wojny handlowej, czy jakieś walki, rywalizacji gospodarczej z resztą świata, na co się w zasadzie zapowiada. Także, jakby to są takie ogólne, ogólne warunki. I teraz dobrze byłoby sobie nakreślić cele przeciwne, czyli cele rywali Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku Chin. Unii Europejskiej i Rosji, czyli takich graczy, którzy podjęli to wyzwanie i, i chcą się sprzeciw, przeciwstawić Waszyngtonowi. Grają na wielu, wielobiegunowy ład światowy, czyli ład, w którym to mocarstwa regionalne zyskują w zasadzie decydującą siłę i zyskują decydujący wpływ na to, co się wokół nich dzieje. A hegemona już wtedy, wówczas nie ma, i nie może oddziaływać tak mocno na różne strony świata, jakby, jak mógł dotychczas. Mowa tutaj o USA. W bardzo dużym skrócie, w bardzo dużym skrócie, bo to będzie bardzo ogólny odcinek, jeśli chodzi o interesy Niemiec, które w zasadzie kierują Unią Europejską. Niemcom zależy bardzo na eksporcie na chiński rynek, na olbrzymi chiński rynek, na olbrzymi ry chiński rynek, który jest bardzo chłonnym rynkiem. Natomiast Niemcy posiadają technologie, posiadają wysokiej klasy właśnie sprzęt, wysokiej klasy towary, które mogą znaleźć właśnie zbyt w Chinach i znajdują ten, ten zbyt w Chinach. Także dla Niemiec to jest olbrzymi, olbrzymi olbrzymie ważna kwestia, żeby móc eksportować do Chin, Z, zwłaszcza, że Niemcy są praktycznie uzależnione, jeśli chodzi o gospodarkę, od własnego eksportu. Gdyby ich eksport, ich eksport to jest 50% PKB tak naprawdę rocznego, więc gdyby Niemcy nie eksportowali, no to ich gospodarka naprawdę, naprawdę by to odczuła. Po prostu, odczułaby to chyba najbardziej na świecie, Jedyną gospodarką, która mogłaby bardziej to odczuć, to jest gospodarka polska, która jest jeszcze bardziej uzależniona od swojego eksportu niż gospodarka niemiecka. I notabene trzeba tutaj zaznaczyć, że nasz rynek jest bardzo mocno powiązany z rynkiem niemieckim. Jest to nasz główny, najważniejszy partner handlowy, także to trzeba pamiętać i to też będzie ważne w, w kontekście późniejszych tutaj rozważań. Także Chiny tutaj chcą, znaczy Niemcy chcą eksportować mocno do Chin. W interesie Rosji z kolei jest pozyskanie technologii i zabezpieczenie niejako sprzedaży swoich surowców. No a także oczywiście stanie się głównym Głównym graczem, jeśli chodzi o transport i kontrolę handlu pomiędzy wschodem a zachodem, ponieważ przez rosyjskie terytorium może przebiegać główna nitka nowego jedwabnego szlaku, czego Chińczycy raczej by nie chcieli, ale być może będą do tego zmuszeni i to by było bardzo to by był. Taki czynnik byłby, miałby duży, duży pozytywny wpływ na, na Moskwę i na Rosję. Dlatego też Rosji zależy właśnie na tym. I dlatego też, na przykład, Rosji nie zależy tak strasznie mocno na takim spokoju na świecie wszędzie, ponieważ wszędzie tam, gdzie się toczą konflikty, na, na trasie niejako innych nitek Nowego Jedwabnego szlaku. No to wówczas te konflikty jakby utrudniają handel lądowy. W związku z czym Rosja, która jest dużym, bardzo dużym, stabilnym państwem, dużym, stabilnym terytorium, no byłaby najważniejsza, jeśli chodzi o ten handel lądowy między Chinami a Europą, do czego myślę, że Rosjanie też dążą. I tutaj oczywiście mam na myśli taką trasę: Chiny, Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy. Co ciekawe, no my tutaj jesteśmy wówczas również na, na głównym szlaku. Jeśli chodzi o interes Chin, czyli tego najważniejszego gracza, najważniejszego, najwy, największego konkurenta Stanów Zjednoczonych, Chiny również są bardzo uzależnione, jeśli chodzi o gospodarkę, od swojego eksportu. Z eksportu pozyskują gro kapitału, który wykorzystują na inwestycje. Inwestycje e, mają ogromny ogromny udział w chińskim PKB. Najważniejszym w zasadzie na drugim miejscu jest oczywiście eksport. Także ale ten eksport ten należy pamiętać, że ten eksport właśnie napędza inwestycje, ponieważ za kapitał pozyskiwany ze sprzedaży towarów chińczycy po prostu te pieniądze wykorzystują na inwestycje, na pobudzanie wewnętrznego rynku tutaj głównie też tego budowlanego. Także Trzeba o tym pamiętać. Także Chiny bardzo, Chinom bardzo zależy na tym, by móc sprzedawać swoje towary, a dla nich jednym z najważniejszych rynków jest rynek europejski bogaty, jeszcze bogaty ale to na, na, na następne nagranie jest temat dlaczego jeszcze jeszcze bogaty, jeszcze chłonny rynek europejski jest niezwykle ważny, właśnie dla Pekinu, dla gospodarki Chin. Dla Chińczyków, oczywiście, jest bardzo ważne uniezależnienie się od Amerykanów w zakresie szlaków handlowych, tych morskich szlaków handlowych. I również dla chińskiej gospodarki, kwestią decydującą w zasadzie o ich sile i o dalszym rozwoju jest to, by Chiny mogły pozyskiwać surowce energetyczne, gaz ziemny i ropę naftową. To jest tak naprawdę must have, jeśli chodzi o dalszy rozwój tej gospodarki. Także bez tego sobie Chińczycy nie poradzą. Jak również bez, bez oczywiście eksportu na zewnątrz swoich, swoich towarów. Także tak mniej więcej wygląda to wszystko w skrócie, bardzo dużym skrócie ogólnie. I co tutaj nasuwa się samo, jakby przez to to, że te wszystkie trzy strony w zasadzie. Mają wspólny interes w tym, by współpracować w zakresie stworzenia takiego euroazjatyckiego imperium, można powiedzieć gospodarczego, znaczy takiego bloku gospodarczego. Ponieważ zarówno Niemcom się opłaca ten handel z Chinami, jak również Chińczykom się opłaca handel z Unią Europejską, a jednocześnie Rosjanom bardzo się opłaca. E, jeśli ich terytorium stanie się tym terytorium tranzytowym i oni będą czerpać korzyści właśnie z transportu towarów ze wschodu na zachód i odwrotnie. Co jeszcze bardzo mocno łączy w tym przypadku Rosję i Niemcy, ponieważ Rosja i Chiny to jest, są bardzo w zasadzie. To są państwa rywale, to są duzi konkurenci. W zasadzie, tak naprawdę, Chińczycy są dla, dla Rosji większym wyzwaniem niż Stany Zjednoczone. Dla Chin również Rosja stanowi z, tego prostego, z tej prostej przyczyny, że to są też sąsiedzi, tak? stanowi dla Chin konkur mocną konkurencję i rywala, jest, Rosja jest rywalem dla Chińczyków. Natomiast USA, wiadomo, jest za oceanem, ich należy wyprzeć, ich wpływy należy się od nich uniezależnić, natomiast nie są takim wrogiem bezpośrednim. Także o tym trzeba pamiętać, że tutaj nie ma takiej całkowitej spójności, jeśli chodzi o oś Pekin, Moskwa, Berlin. Dlatego też może jeszcze też o tym powiem, że Chińczycy są na tyle dużym zagrożeniem dla Rosjan, że oni w tej chwili bardzo dużo inwestują w Syberię, w ten, w ten daleki wschód rosyjski. Bardzo mocno próbują tam inwestować, i naprawdę już mają spory kapitał, jeśli chodzi o wydobycie surowców, znaczy spore udziały, jeśli chodzi o wydobycie surowców energetycznych na Dalekiej Syberii, itd. itd. Także Chińczycy mocno wchodzą właśnie w gospodarkę rosyjską, która jest praktycznie bezbronna, jeśli chodzi o rywalizację z potęgą gospodarczą Chin. Zresztą demograficznie, populacyjnie Rosjanie są na Dalekim Wschodzie strasznie słabi. Ja już to mówiłem w innym nagraniu. Tam jest niecałe 40 milionów mieszkańców za Uralem tak? w Rosji. Natomiast w Chinach, e, wiadomo, populacja jest ponad miliardowa e, i no, no po, no, po prostu mają oni tam olbrzymią przewagę pod każdym względem, jeśli chodzi o granicę z Rosją. Dlatego Rosjanie się bardzo obawiają Pekinu i dlatego również, e, ponieważ Pekin. E, no zyskuje w tej chwili, jakby tutaj w tym, w tym wyścigu o technologię, zyskuje przewagę, olbrzymią przewagę nad Rosją, to Rosjanie chcą technologicznie podganiać, tak? Nie chcą zostać z tyłu, ponieważ wiedzą, że Chińczycy ich po prostu zjedzą, jeśli, jeśli Rosjanie zostaną bardzo daleko z tyłu. Dlatego też Rosjanom, ro, rosyjska, główna strategia rosyjska teraz taka na... Mm, Politykę międzynarodową. Główny zamysł to jest taki, by stworzyć właśnie wielobiegunowy świat, w którym Rosja dogadałaby się z Niemcami, stworzyłaby wspólny taki blok Rosja-Niemcy-UE. Być może poszerzony właśnie, właśnie też o Paryż, o czym mówiłem w innym nagraniu. W każdym razie Rosjanom bardzo na tym zależy, ponieważ Rosjanie potrzebują technologii, Potrzebują nowoczesnych technologii, a te mogą im zagwarantować Niemcy. Potrzebują Rosjanie gospodarki, potrzebują kapitału, który jest w stanie do nich wejść i ich wesprzeć. Tym dysponują Niemcy. Z kolei Niemcy potrzebują y, takiej siłowej gwarancji bezpieczeństwa i takiego rozdzielenia od Chin, i to gwarantuje Rosja ze swoją bardzo silną armią. I jednocześnie Niemcy potrzebują dla swojej gospodarki olbrzymiej ilości surowców energetycznych i to również gwarantuje Rosja, czyli gaz ziemny i ropa naftowa. Także jakby ten sojusz niemiecko rosyjski e, no, jest. E, Jedyne, jedynym tak naprawdę czynnikiem, który nie dopuszcza do powstania tego sojuszu tak oficjalnie, ponieważ no wiadomo, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Niemcy tutaj cały czas rozmawiają z Rosjanami, cały czas próbują się z nimi dogadać, natomiast oficjalnie no, muszą na nich nakładać sankcje, muszą, muszą ich izolować politycznie, także to widać tutaj te lewary Amerykanów na Berlin widać, że to Amerykanie są silniejsi niż, niż Niemcy, jeśli chodzi o taką relację właśnie między tymi państwami. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tego jakby paktu niemiecko-rosyjskiego, w zasadzie jest on uniemożliwiony tylko i wyłącznie dzięki Amerykanom, co jest akurat dla, nas, dla naszej, dla polskiej, to jest duża korzyść dla nas, dla Polski. I tutaj jakby ten blok ma konkurować już nie tylko właśnie z Amerykanami, ale właśnie głównie z Chinami, także trzeba też o tym pamiętać. I mając na względzie właśnie te, te wszystkie jakby tutaj cele tych graczy, którzy starają się, starają się obalić niejako w hegemoniczną pozycję USA, można już dalej się pokusić o to, w jakim kierunku to wszystko będzie podążać i jaką ogólnie strategię przybrali Amerykanie. Warto jeszcze też dodać o tym, jak Chińczycy próbują jakby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. No to wszystko jest jakby oczywiste, ale trzeba o tym powiedzieć. Chińczycy mocno teraz właśnie angażują się w tą budowę nowego jedwabnego szlaku. To jest oczywiście szlak handlowy do Europy który ma niejako, który ma zabezpieczyć ich przed możliwością przez, możliwością blokady morskiej nałożonej przez Amerykanów, jeśli chodzi o ten handel morski, bo wiadomo, Amerykanie naprawdę jeszcze w tej chwili mają tak silną flotę i prawdopodobnie jeszcze przez następne lata Chińczycy nie będą w stanie rywalizować na tym polu z Amerykanami, i Amerykanie są w stanie zablokować na Malaka, są w stanie zablokować Zatokę Perską, są w stanie zablokować kanał Suezki, także no, Chińczycy muszą, muszą tutaj, dlatego się bardzo mocno angażują, właśnie muszą zbudować te korytarze lądowe do Europy. I to jest ta budowa infrastruktury, to są te inwestycje właśnie w, w państwach trzecich. Chińczycy oczywiście budują swoją flotę, natomiast no oni jeszcze z tą flotą są daleko, daleko z tyłu. Ilościowo, ilościowo mają prawdopodobnie już, może nawet więcej jednostek niż Amerykanie, natomiast jakościowo no to, 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 są, to są dziesiątki lat wypracowanych koncepcji, procedur, strategii, które już mają za sobą Amerykanie, a których jeszcze nie mają Chińczycy. To jest szkolenie, to jest. Kadra dowodząca, dowódcza, i to są przede wszystkim e, lotniskowce. E, a lotniskowce chińskie, w tej chwili m, dos, m, mamy informację, że już budują trzeci lotniskowiec Chińczycy. To są lotniskowce oparte o technologię rosyjską, o technologię, m, k, k, która posłużyła do budowy m, tej pływającej trumny, jaką jest Kuźniecow. I e, no, no, niestety są daleko w tyle. Natomiast y, nawet jeśli te mm, lotniskowce uda się udoskonalić Chińczykom, to nadal to będą y, zwykłe lotniskowce. Natomiast Amerykanie posiadają tak zwane superlotniskowce y, klasy Nimitz, które są o wiele większe niż y, wszelkie inne jednostki na świecie y, i których y, siła no, jest kilkukrotnie większa, tak, jeśli ją zliczając, tak, możliwości transportu. Y, na pokładzie, jeśli chodzi o samoloty, o, o jeśli chodzi o broń jądrową, o zgromadzenie broni jądrowej na, na pokładzie takiego okrętu, to jest duża, duża różnica. Także to tak mniej więcej to wygląda właśnie pod względem ogólnym. I jakie są, jakie są takie wyzwania dla tych graczy, którzy są niejako po przeciwnej stronie jeszcze Stanów Zjednoczonych. Na przykład problemem Niemiec jest to, że wciąż są bardzo mocno uzależnione politycznie od USA. To w zasadzie trwa od czasów II wojny światowej. Innymi słowy, Niemcy nie są w stanie całkowicie samodzielnie i niezależnie od Waszyngtonu prowadzić politykę zagraniczną. I to po prostu zwyczajnie widać. Po 2014 roku Niemcy. Praktycznie słuchają się Amerykanów, jeśli chodzi o takie oficjalne działania w stosunku do Rosji. Przypomnę, że do dziś cała Unia Europejska nałożyła sankcje, nakłada wciąż nowe na, na Moskwę, także to wszystko no, po prostu widać widać to przełożenie Amerykanów i ich siłę, jeśli chodzi o wpływ na Berlin. Niemcy oczywiście są bardzo wrażliwi na eksport, a eksport niemiecki zależy między innymi również od floty amerykańskiej, także to jest kolejny bardzo mocny lewar amerykański na tą stolicę. Jeśli chodzi o problem Rosji, Ros Rosja ma, posiada bardzo słabą gospodarkę w stosunku do ogromnych przestrzeni geograficznych, jakimi musi zarządzać. Dodatkowo Rosja w tej chwili musi się mierzyć z sankcjami i z izolacją taką polityczno-gospodarczą od świata zachodu, co jest Rosji bardzo nie na rękę, ponieważ oni mogą współpracować w tej chwili, dostawać pomoc od Chin, ale Chiny są daleko, na dalekim wschodzie, natomiast cała gospodarka rosyjska znajduje się w Europie. Tak naprawdę to tutaj są ich takie żywotne, takie centrum cywilizacyjne rosyjskie jest właśnie w Europie Wschodniej, także oni by chcieli tutaj z Europą współpracować i z Unią Europejską. Również dużym problemem dla Rosjan jest w tej chwili utrata wpływów na Ukrainie, no i militarne zaangażowanie w Donbasie. Jednocześnie Rosjanie są zaangażowani militarnie w Syrii, także jakby oni mają bardzo dużo kierunków, z którymi muszą sobie radzić, natomiast nie mają dostatecznie silnej gospodarki, by to wszystko razem udźwignąć w takim długofalowym, że tak powiem, okresie, tak. To wszystko, co robią teraz Rosjanie, to jest wykorzystywanie swojej taktycznej, siłowej przewagi w obecnym stanie. Natomiast im dłużej trwa ta rywalizacja, ta, ta, ta izolacja, ta wojna gospodarcza z Amerykanami, tym Rosja. Trochę jest, mimo wszystko, słabnie. Oczywiście, że jakby rynek wewnętrzny rosyjski trochę odżywa, ponieważ no, jak, jak nie importują serów z zewnątrz, no to producenci serów rosyjscy zaczynają zarabiać i zaczynają się bogacić. Natomiast sam rynek wewnętrzny Rosji nie jest zbyt wielki. Tam jest ponad, bodaj z tego co pamiętam, ponad 130 milionów mieszkańców tylko na tak ogromny kraj, więc to nie jest olbrzymi rynek, Do tego ten rynek nie jest jakiś bogaty. Średnia zarobków w Rosji jest dosyć niska, więc ta gospodarka sama się nie napędzi, sama nie stworzy z Rosji jakiejś wielkiej potęgi. Jedyną rosyjską przewagą jest właśnie ta sprzedaż surowców energetycznych na zachód. Stąd też ten program Nord Stream 2, o którym też zresztą się mówi, że to wcale nie jest taki opłacalny projekt, jeśli chodzi o biznes. Bardziej może chodzi tutaj właśnie o politykę. No to trudno jest ocenić z perspektywy takiego obserwatora, który nie zna szczegółów, natomiast mówię, jakie są tutaj ogólne poglądy na ten temat z różnych stron. I mając na względzie właśnie te wszystkie kwestie związane z tymi graczami, trzeba przejść do amerykańskiej polityki i tego... Jak Amerykanie myślą, jak postrzegają świat i jak chcą poradzić sobie z tą sytuacją, która w tej chwili istnieje. Co jest takie, znowu może, może to jest tym powiem trywialnie, ale no trzeba to po prostu powiedzieć, bez tego się nie da. Dla Amerykanów, co podkreślają, wszyscy ich analitycy, geopolitycy, i to nawet nie, nie, nie współcześni, ale, ale historycznie również tak było. Najgorszym koszmarem dla Stanów Zjednoczonych byłoby powstanie osi Berlin-Moskwa, no i w tej chwili połączonej, dołącz, powiększonej o Pekin. To, był, to byłby najgorszy koszmar dla Amerykanów, ponieważ stanęliby przed, przed wizją stworzenia takiego imperium euroazjatyckiego. Imperium, które w zasadzie, jeśli by powstało. Byłoby znacznie silniejsze niż Amerykanie i mogłoby tak naprawdę zmarginalizować Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o taki globalny ład światowy. Dlatego Amerykanie zawsze w swojej historii próbowali, odkąd mieli takie siły już, żeby to robić, to próbowali nie dopuścić do tego, by w Euroazji powstało jakieś jedno wielkie imperium. Tak? Między innymi dlatego włączali się do obu wojen światowych. Także. O tym trzeba pamiętać. I jaką strategię można obrać w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak silnym blokiem, jakim może się wydawać Berlin-Moskwa-Pekin? Oczywiście Amerykanie nie są w stanie wygrać z tą trójcą. Ani gospodarczo, ani nawet militarnie, ponieważ na lądzie są o wiele słabsi na przykład niż, niż Rosjanie i Chińczycy. Razem wzięć. Także yy, naj, najlepszą strategią dla USA, i co widać, to jest grana na rozdźwięk interesów pomiędzy tymi stolicami yy, i próba złamania jedności yy, tej niejako konkurencji amerykańskiej. Yy, Amerykanie starają się i to widać, yy, by wyizolować poszczególnych członków z tej grupy. I rozprawić się z nimi po prostu pojedynczo, jeden po drugim. W tej strategii najlepszym, najlepszą metodą jest taka, by zacząć od oczywiście najsłabszego gracza. Najsłabszym graczem z tej trójki Berlin, Moskwa, Pekin jest oczywiście Moskwa. Rosja jest słaba gospodarczo, posiada oczywiście duże przewagi, takie siłowe, militarne, jeśli chodzi o Europę Centralną, Europę Środkowo-Wschodnią. Natomiast gospodarczo Rosjanie są najłatwiejsi do takiego odizolowania i jako stłamszenia, zadławienia tej gospodarki rosyjskiej i Rosjanie są bardzo łatwym chłopcem do bicia, jeśli chodzi o. Politykę międzynarodową. To znaczy, to widać już od paru lat, tak. Rosjanie są pokazywani w mediach i. i są, jest taki wizerunek też wśród klasy politycznej zachodniej pokazywany, że Rosjanie są po prostu tymi złymi. I trzeba ich izolować, trzeba ich powstrzymywać, trzeba robić wszystko, by nie dopuścić do ich agresywnych zachowań i agresywnych ekspansji, które rzeczywiście mają miejsce. I w tym kontekście. Amerykanie to widać za pierwszy cel obrali sobie właśnie Rosję, i problem jest tylko w tym, że o ile Unia Europejska jeszcze się trzyma tak oficjalnie na dystans, jeśli chodzi o relacje z Rosjanami, chociaż to oczywiście Unia Europejska jako całość nie może być traktowana, ponieważ Włosi prowadzą inną politykę, właśnie bardziej taką, taką prorosyjską, Węgrzy prowadzą bardziej prorosyjską politykę, Niemcy prowadzą prorosyjską politykę. Również Francuzi tutaj nie są jakoś negatywnie nastawieni. Natomiast wiadomo, tutaj Polska z kolei zupełnie odwrotny biegun, tak? Jeśli chodzi o politykę w stosunku do Rosji. Też państwa skandynawskie są w zasadzie po tej stronie antyrosyjskiej. Także to nie ma tutaj takiej jedności w Unii Europejskiej. Natomiast globalnie, ogólnie mówiąc, Unia Europejska, mam na myśli raczej ten Berlin kierujący niejako Europą, tak? I w tym y, przypadku, w tym przypadku właśnie y, ta Unia Europejska, Berlin podążają jakby niejako śladem Amerykanów. Jeszcze. I dlatego też widać ten mocny nacisk na Rosję i tą bardzo dużą rywalizację. Dlaczego, pomimo tego, że Stany Zjednoczone w zasadzie ich największym takim rywalem są Chiny i chcą walczyć z Chinami o tą hegemonię, dlaczego Amerykanie się tak bardzo angażują przeciwko Rosji? No, właśnie dlatego, że oni nie są w stanie rozbić bloku, choćby takiego jak Moskwa-Pekin razem. Natomiast starają się uderzać pojedynczo i w tego najsłabszego, najsłabsze ogniwo. Uderzenie w najsłabsze ogniwo może sprawić, że Rosjanie się odwrócą, bądź też po prostu nie wytrzymają tego nacisku i no, będą musieli się podporządkować woli Stanów Zjednoczonych. I to może dać Amerykanom przewagę właśnie w, w późniejszej rozgrywce. Drugim celem, w zasadzie nie wiem, czy celem tak naprawdę, bo Unia Europejska ma tak wiele problemów wewnętrznych, jest, yy, yy, no, w, w wielu krajach jest taka dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o finanse i gospodarkę, yy, że to się wszystko może praktycznie załamać bez ingerencji Amerykanów. Natomiast Amerykanie na pewno... Będą chcieli, e, będą chcieli Unię Europejską podporządkować sobie niejako na powrót tak całkowicie, żeby nikt nie, e, żeby nikt tutaj nie, e, nie kwestionował e, amerykańskiej dominacji i amerykańskiego przywództwa o świat Zachodu. Także Amerykanie nie są, zresztą Amerykanie dlatego zaczynają od Rosji, ponieważ oni nie są w stanie podporządkować sobie Unii Europejskiej, póki Rosja jest silna. Bo póki Rosja jest silna, Niemcy widzą, że mogą stworzyć alternatywę dla Stanów Zjednoczonych i mogą się porozumieć z Moskwą. I póki ta Moskwa jest silna, Puty, Niemcy będą stawiać na ten kierunek. I w tym momencie, w momencie, kiedy Rosjanie. E, Dojdzie do smuty, Rosjanie w jakiś sposób. Nie wiem, czy to upadną gospodarczo, czy może właśnie dojść nawet do rozpadu tego państwa, czy też po prostu, pod, po prostu zwyczajnie politycznie się podporządkują Waszyngtonowi. Wówczas Berlin nie będzie miał żadnej alternatywy i będzie się musiał poddać. Zwyczajnie się będzie musiał poddać Waszyngtonowi i niejako znowu podporządkować całą swoją politykę zagraniczną pod Amerykanów. Także jakbym. W takiej kolejności widziałbym kolejne, w takiej kolejności widzę właśnie tą walkę Amerykanów o utrzymanie swojej hegemonii. Oczywiście, niejako na deser, na ostatnie, na ostatnie uderzenie, Amerykanie szykują się na rywalizację z Chinami i chcą oczywiście pokonać Chiny. Natomiast, tak jak mówiłem, nie zrobią tego bez, bez wcześniejszego pozbawienia Chin jakichkolwiek tutaj takich silnych, Sojuszników. I gdzie w tym wszystkim jest Polska? Polska w tej chwili, właśnie w tym momencie historii, w którym Amerykanie za najważniejszy dla siebie taki punkt, jeśli chodzi o swoją strategię, obrali walkę i rywalizację z Moskwą o podporządkowanie jej i niejako o. Wykorzystanie jej do walki z Chinami, to w tym, w tym, w tym kontekście Polska nabiera decydującej dla Amerykanów, decydującego dla Amerykanów znaczenia w tej całej strategii. To znaczy, w tej chwili znajdujemy się w momencie historycznym, w którym Polska jest dla Amerykanów najważniejsza z tego na tym etapie, ponieważ etap za chwilę się może zmienić no i Polska straci jakby tutaj ten cały swój atut jeśli chodzi o ewentualne negocjacje z Amerykanami natomiast w tej chwili właśnie posiadamy ten lewar na Amerykanów że oni bardzo mocno chcą rywalizować z Rosją Rosjanie bardzo twardo grają siłowo, bo oni nie mają innych argumentów oni nie są w stanie walczyć z Amerykanami na płaszczyźnie gospodarczej, finansowej czy politycznej natomiast oni mają silną armię i Tą armię mogą wykorzystać tutaj w regionie środkowej Europy, który to region jest w zasadzie rozbrojony, tak? Tylko my tutaj jako Polacy stanowimy jakąś siłę. Oczywiście też siłę stanowi teraz Ukraina, bo z tej rozsypki, jaka była w 2014 roku, Ukraińcy zdołali się jakoś odbudować i zdołali stworzyć taką armię, która będzie się przeciwstawiać Rosjanom. Natomiast jeśli chodzi o tę Europę, taką środkową, no to Polska tutaj w zasadzie jest jedynym graczem, który w zasadzie nie jest tak naprawdę e, jakimś e, silnym graczem, z którym by musiała się Rosja liczyć, czy z którym by się, którego by musiała się obawiać. E, mamy zbyt mało, w mojej ocenie, zdolności bojowych, zbyt mało wojska, e, na, na, na szczęście to powoli się zmienia, chociaż nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast przy pomocy Amerykanów. Przy kontygentach amerykańskich, przy wsparciu lotniczym, no to Polska staje się faktycznie istotnym graczem, już takim może nie samodzielnym, bo jako samodzielne wojsko polskie, no niestety nie jest w stanie się oprzeć i przeciwdziałać siłom rosyjskim w tym regionie. Natomiast polskie wojsko, wspierane przez sojuszników, już takie zdolności posiada. I bez Polski nie da się. Nie da się na przykład obronić państw bałtyckich. Natomiast Rosjanie będą chcieli podważać jedność NATO, a to najlepiej jest robić poprzez uderzanie również w najsłabsze ogniwa, tak? A najsłabszymi ogniwami NATO w tym regionie są państwa bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia, które nie posiadają za bardzo sił militarnych. Dodatkowo posiadają jeszcze mniejszości rosyjskie na swoim terytorium. To państwa bałtyckie są tak położone, że bardzo łatwo je bardzo łatwo dokonać inwazji ze strony rosyjskiej, chociaż nie jest to dogodne terytorium, nie jest to dogodny teren na jakieś duże operacje. Natomiast Rosjanie mogą tam w dosyć łatwy sposób dokonać tych inwazji. Natomiast bardzo trudno jest od strony NATO, od strony Amerykanów obronić te państwa bałtyckie. Mało tego bez Polski w zasadzie się tego zrobić nie da, tak naprawdę. Więc by oprzeć się tym naciskom rosyjskim, tej strategii rosyjskiej w zakresie podważania jedności sojuszu i w zakresie zagrażania tym naj, najsłabszym ogniwom NATO, to Amerykanie nas po prostu potrzebują. Potrzebują nas w, w, tej, w tej rywalizacji z Bałtami. Jesteśmy niezbędni, oprócz tego jesteśmy niezbędni do utrzymywania Ukrainy przy życiu. Jesteśmy ich jedyną praktycznie pępowiną. Może jeszcze przez Rumunię można by było ich wspierać, natomiast z naszej, od, od naszej strony jest to dużo łatwiejsze. Morze Czarne jest tak naprawdę bardzo niebezpiecznym akwenem dla jednostek morskich Amerykanów, co demonstrują non-stop praktycznie Rosjanie, wysyłając lotnictwo, które krąży nad jednostkami amerykańskimi na Morzu Czarnym. To samo zresztą dzieje się na Bałtyku. Także drogą morską nie za bardzo jest jak pomóc Ukrainie i trzeba to robić poprzez terytorium Polski. Co widać zresztą, jak z naszego terytorium tam docierają kamizelki kuloodporne, jakiś sprzęt itd., tak dalej, tak dalej. To, wszystko, to wszystko musi się odbywać poprzez Polskę. I z naszego terytorium można ewentualnie wysłać jakieś siły, sojusznicze lądowe, które mogłyby ewentualnie obronić Ukrainę przed jakąś inwazją, tak? Więc jesteśmy kluczowi. A dlaczego Amery Ukraina jest tak ważna dla, dla Amerykanów? Ponieważ Amerykanie niejako wyjęli Ukrainę spod wpływów rosyjskich w 2014 roku, w zasadzie łamiąc pewnego rodzaju ustalenia wcześniejsze, ale jednocześnie grając właśnie na to, żeby zaszkodzić niejako Rosji, żeby wynegocjować z Rosjanami jak najlepsze warunki i jak najlepsze, żeby ich podporządkować po prostu w walce z Chinami i po prostu Moskwa się nie chce dać podporządkować, w związku z tym Amerykanie postanowili się naciskać, m.in. poprzez właśnie wyciągnięcie Ukrainy z wpływów, Rosyjski co jest oczywiście na naszą korzyść bardzo dużą, bo dla nas, dla nas posiadanie takiego buforu jak niezależna od Rosji Ukraina to jest olbrzymi, olbrzymi atut i olbrzymi, olbrzymia korzyść. Natomiast, tak jak mówię, bez nas nie da się ochronić Ukrainy, natomiast jeśli Ukraina zostanie poddana, to bardzo mocno uderzy w wizerunek na arenie międzynarodowej Amerykanów, ponieważ Amerykanie są w tej chwili jako gwarantem Ukrainy i poddanie Ukrainy pokaże da możliwość powiedzenia np. przez Chińczyków czy przez Rosjan wszelkim innym średnim i małym graczom zobaczcie, nie orientujcie się na USA, ponieważ USA jest zbyt słabe i was nie obroni. To jest takie trywialne, co mówię, ale do tego wszystko, wszystko to się sprowadza, czyli ten to wizerunkowe uderzenie w przypadku czy to poddania państw bałtyckich, czy poddania Ukrainy było, miałoby olbrzymi wpływ na ewentualną rywalizację Amerykanów z Chinami, po prostu, tak naprawdę, to by chyba zniweczyło ich cały plan taki strategiczny i zniweczyłoby ich starania o utrzymanie hegemonii, ponieważ Stany Zjednoczone bez sojuszników nie są w stanie się obronić, tak naprawdę, jeśli chodzi o tą hegemonię. I nie, nie są w stanie utrzymać swoich bez sojuszników, i jeśli stracą wiarygodność, no to ci sojusznicy będą się jeden po drugim odwracać od Waszyngtonu. Także tutaj trzeba o tym pamiętać. To jest wielka taka trochę słabość Amerykanów, właśnie, że oni muszą wizerunkowo bronić w zasadzie każdej rubieży, jaką posiadają, a nie wszędzie są silni, nie wszędzie mają na to odpowiednie środki. Więc gra zaczyna się robić coraz bardziej ostra i wykorzystują to właśnie przeciwnicy Amerykanów, tak jak Rosjanie czy Chińczycy wykorzystują to właśnie na swoich frontach, gdzie, gdzie Rosjanie czy Chińczycy mogą się skupić na jednym froncie, natomiast Amerykanie muszą bronić ich, ich wszystkich. Także e, tak to mniej więcej wygląda. I co jeszcze, jeśli chodzi o Polskę? E, Amerykanie muszą grać. To jest dla nich absolutnie najważniejsze, też jeśli chodzi o politykę europejską, by rozdzielić Berlin od Moskwy. Berlin z Moskwą, jeśli, jeśli te dwie stolice się połączą w taki sojusz oficjalny, już wyraźny, e, dla nas to będzie miało oczywiście opłakane skutki. O tym, o tym e, powiem jeszcze w innym podcaście i też już mówiłem w jednym z wcześniejszych nagrań. Natomiast e, jeśli chodzi o Amerykanów, no to to by byłoby tak naprawdę. Właśnie stworzenie euroazjatyckiej potęgi, czyli oś Paryż, Berlin, Moskwa. I w tym momencie po prostu hegemonia by się rozsypała, powstałby wielobiegunowy świat. Z tego względu, że Berlin razem z Moskwą byłyby w stanie stworzyć naprawdę dużą, sporą siłę, która, byłaby, która miałaby możliwość konkurencji z Chinami i jednocześnie mogłaby wyprzeć wpływy amerykańskie na europejskim kontynencie. Dlatego też Polska jest w zasadzie najważniejszym państwem, o które można budować taki blok w Europie Środkowej rozdzielający wpływy niemieckie od Rosji, przegrażające Berlin od, odgradzające Berlin od Moskwy i grający, blok grający na rozdźwięk w samej Unii Europejskiej, co wykorzystują wszyscy praktycznie, Chińczycy i Rosjanie, ale też Amerykanie wykorzystują to na swoją korzyść w, tej, w tym momencie po to, by podporządkować sobie właśnie tą Europę Zachodnią całkowicie pod swoje dyktando. Także my w tej strategii tutaj jesteśmy bardzo istotni, jeśli chodzi o politykę europejską. My jesteśmy niezwykle istotni, jeśli chodzi o kwestie geostrategiczne z punktu widzenia rywalizacji NATO i Rosji na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim jednocześnie e, trzeba pamiętać, że jest, jesteśmy s, tak, tak naprawdę państwem graniczącym z Rosją, jesteśmy granicą Unii Europejskiej. E, to u nas tak naprawdę na granicach pilnowane jest to, czy m, ewentualne sankcje na Rosję są przestrzegane. E, bez, e, bez Polski e, Amerykanie nie byliby w stanie po prostu odgrodzić e, Niemiec i Unii Europejskiej od z przyczyn geograficznych, tak, od Rosji. Tutaj, oczywiście, też kluczową rolę pełni Rumunia, również. To, to są dwa najważniejsze państwa Polska i Rumunia tylko my jesteśmy jeszcze ważniejsi, bo my jesteśmy dużo większą gospodarką jesteśmy dużo potężniejsi, dużo silniejsi militarnie no i mamy jednak te ważniejsze położenie takie na bezpośrednim na bezpośredniej trasie Moskwa-Berlin więc jakby my tu jesteśmy naprawdę bardzo kluczowym graczem i Teraz jest pytanie, jak my to potrafimy wykorzystać. I to są zupełnie dwie różne kwestie. To, czy jak my jesteśmy potrzebni Amerykanom, i jak my to potrafimy wykorzystać w negocjacjach z nimi i co my potrafimy od nich uzyskać w zamian za to, że gramy z nimi do jednej bramki razem. No to już jakby pozostawiam tą ocenię taką polityczną wam jako słuchaczom, każdemu z osobna, każdy ma pewnie na to swój jakiś osobny, odrębny pogląd, sprecyzowany. W mojej ocenie można by było zyskać dużo, dużo więcej, i nie jest winą Amerykanów to, że my po prostu tanio się sprzedajemy znaczy nie stawiamy na swoim, i pomimo tego, oczywiście, że sojusz z USA jest nam bardzo na rękę, to jest bardzo korzystne, coś o czym mówiłem już w innym nagraniu. W zasadzie to jest dla nas jedyna taka alternatywa, która pozwoliłaby nam w przyszłości myśleć może o jakichś większych ambicjach niż bycie wasalem Niemiec czy, 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 jakimś, czy jakimś państwem granicznym stref wpływu rosyjskich i niemieckich. No to ten sojusz amerykański jest nam potrzebny i, i ta strategia amerykańska jest nam na rękę, ponieważ osłabienie Rosji, no to, to państwo jest tak silne, jak, jak wynika z proporcji pomiędzy jego siłą a siłą jego sąsiadów. I jeśli osłabienie, w momencie osłabienia Rosji, no my jesteśmy w stosunku do nich wtedy zyskujemy, czyli jest, stajemy się silniejsi, mamy więcej do powiedzenia, możemy więcej ugrać, zrobić zro lepszy biznes. W, w, Wzmacniać się ich kosztem, to, to wszystko ma wpływ, i tutaj, jakby ta droga amerykańska jest dla nas korzystna w tym kontekście. Natomiast, no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to Amerykanie tutaj są tym petentem, który niejako prosi nas, potrzebuje nas, naszego terytorium, by grać o swoje interesy i by grać o tak naprawdę utrzymanie hegemonii. Dla nich to jest być albo nie być. Właśnie w tej chwili ta rywalizacja z Rosją. To jest tak naprawdę rywalizacja o wszystko. Jeśli oni przegrają już na etapie, już na etapie walki z Rosjanami, już, już teraz przegrają tą walkę, to dla nich skończy się jakakolwiek rywalizacja z Chinami. Oni przegrają na całej linii po prostu. Nie będą w stanie później przerwać tej linii Berlin-Moskwa-Pekin i po prostu polegną. Dlatego dla nich najważniejsze jest. Każdy kolejny etap, i teraz zaczyna, jakby ten pierwszy etap um, utrzymania swojej hegemonii pierwszy etap takiej rywalizacji to jest ta walka z Rosją, i to jest w tej chwili dla nich najważniejsze, najistotniejsze, i my w tej chwili powinniśmy to wykorzystywać. Polska jest w tej chwili dla am, z, amerykańskiej dyplomacji najistotniejszym państwem, e, być może nawet na globie całym, e, ponieważ ten Daleko wschodnie tematy, one dopiero przyjdą później. Znaczy, Amerykanie chcą za Chińczyków się wziąć w ostatniej kolejności, a w tej w pierwszej, ale żeby do tego doszło, to muszą w pierwszej kolejności rozprawić się, podporządkować sobie Rosję. I tego bez Polski się nie da zrobić. Trzeba sobie to trzeba sobie z tego zdawać sprawę i to pozwala, to pozwala na. na wykorzystanie tego argumentu w jakichkolwiek rozmowach i negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o wzmacnianie naszego państwa i jeśli chodzi o czerpanie korzyści z tego sojuszu z Amerykanami, tak? To, to naprawdę moglibyśmy to dużo, dużo lepiej w mojej ocenie wykorzystać niż jest to w tej chwili. Co jest ważne, że Polska dostała w tej chwili swobodę ruchów, jeśli chodzi o niezależność od Berlina i Brukseli oraz niezależność od Moskwy, moglibyśmy, gdy, gdyby tylko ktoś tego chciał, tutaj u nas w Polsce, moglibyśmy zreformować w tej chwili gospodarkę, zreformować całkowicie i uprościć system podatkowy, bo od tego się wszystko zaczyna. Moglibyśmy stworzyć silne, konkurencyjne, bardzo w stosunku do gospodarek zachodnich państwo. Dzięki temu moglibyśmy się sami wzmocnić. A mocna Polska jest też w interesie Amerykanów. Oni dają, dają wolną rękę. Czy my, się teraz, czy my teraz dokonamy wewnętrznych reform, czy nie Amerykanom to tak naprawdę dla nich nie ma znaczenia. Znaczy e, my to możemy zrobić, ale tylko w naszej gestii jest to, czy my to zrobimy. E, w mojej ocenie no, no państwo idzie w kierunku prosocjalnym, nie w kierunku wzmacniania gospodarki. E, dobre jest to, że e, jednak rząd nacjonalizuje pewne strategiczne sektory gospodarki. I to jest istotne, bo ja, jako, jako wolnorynkowiec, jako wolnościowiec, muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, że o ile jestem ogromnym zwolennikiem takiego właśnie wolnorynkowego, wolnorynkowego systemu gospodarczego, o tyle ten wolnorynkowy system gospodarczy mam na myśli tutaj politykę wewnętrzną państwa. To znaczy, państwo jest w stanie zagwarantować, jeśli jest w stanie zagwarantować na swoim terytorium ten wolny rynek, i tą konkurencję, oczywiście, strategiczne sektory, jak przemysł zbrojeniowy, energetyczny to wszystko powinno być w rękach państwa, mimo wszystko, w mojej opinii. Sektor bankowy też bardzo ważny, tak. Natomiast wszystko inne powinno być jak najbardziej zliberalizowane, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast w stosunkach zewnętrznych, z partnerami zewnętrznymi. Państwo powinno bardzo mocno ingerować i bardzo dbać o to, by bronić interesów naszych przemysłowców, przedsiębiorców polskich, polskiego przemysłu, polskiego sektora, polskiego rynku. Także jeśli chodzi o dyplomację, jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne, tam nie ma, nie ma miejsca na wolny rynek tak naprawdę, bo każdy z graczy tych najważniejszych, największych tak naprawdę prowadzi politykę pro, e, pro, państw, pro swoją gospodarczą, tak, że tak to nazwę. Czyli Chińczycy bardzo mocno wspierają swoje inicjatywy gospodarcze. Niemcy robią dokładnie to samo. Francuzi to robią, Amerykanie to robią. My też powinniśmy właśnie rządowo, odcentralnie dbać o interesy naszych przedsiębiorców za granicą. Po prostu za granicą, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, nie ma wolnego rynku. Każdy tutaj e, robi naciski, jak tylko może. I prywatny przedsiębiorca nie jest w stanie rywalizować na przykład z jakimś wielkim molochem wspieranym przez państwo chińskie, czy państwo niemieckie, czy państwo francuskie. Po prostu nie ma takiej opcji. Po prostu przegra tą konkurencję. Nie z tego względu, że. Oczywiście może wprodukować lepszy produkt, może być bardziej innowacyjny ten przedsiębiorca, może lepiej sprawnie zarządzać swoją firmą, ale nie ma takiego dużego kapitału, nie będzie miał takiej osłony politycznej jak firma wspierana przez państwo. Także to trzeba mieć na względzie, że my w zasadzie to co jakby mówi PiS i nasz rząd to są kierunki w niektórych fragmentach. Prawidłowe, tylko czy to jest realizowane tak, jak powinno być realizowane, no to też jest kwestia już oceny samodzielnej. Tak? Natomiast e, te relacje z USA pozwalają, pozwalają nam na to, byśmy mogli tutaj dokonać wielkich rzeczy w Polsce. E, I no ja mam nadzieję, że być może o czymś nie wiemy i też wielkie rzeczy się dokonują, ale tutaj, jeśli chodzi o takie sprawy podatkowo-gospodarcze. No, ja tego nie widzę. Nie widzę tego, zresztą, jako osoba, która zajmuje się podatkami zawodowo, więc no, tyle mogę powiedzieć o siebie. Natomiast, jeśli chodzi o arenę, arenę międzynarodową, moglibyśmy z Amerykanami tutaj bardzo dużo, czy możemy z Amerykanami bardzo dużo ugrać, z tego względu, że jesteśmy dla nich niezwykle ważni. Również z tego względu, że Amerykanie robią właśnie bardzo dużą presję na Kreml i my tutaj. Na, na Rosję i my również jesteśmy tutaj kluczowi zarówno w, w postaci, jeśli chodzi o sankcje, jeśli chodzi o właśnie o oddziaływanie militarne, czy to pomoc Bałtom, czy pomoc Ukrainie, czy też szachowanie tutaj kierunku białoruskiego, aczkolwiek ten kierunek raczej szachuje w tej chwili nas, no ale to już jakby jest osobna kwestia. Chodzi o to, co można przy pomocy Polski i polskiego terytorium zrobić, jeśli Amerykanie by chcieli coś, coś zrobić, to, to dzięki nam mogliby tego dokonać. Także tak mniej więcej to się wszystko kształtuje, i no, myślę, że to też powinno dać dużo do myślenia w kontekście tych spraw polsko-izraelskich i amerykańskich nacisków w interesie Izraela na Polskę. To znaczy, wydaje mi się, że jest, mamy w tej chwili, posiadamy na tyle mocną sytuację, na tyle jesteśmy potrzebni że spokojnie możemy, spokojnie możemy odbijać ten temat i powinniśmy to robić i w tej chwili ta nasza sytuacja pozwala na to, by się tym nie przejmować. Oczywiście zakładając, że rząd polski działałby tu jak najbardziej w naszym polskim interesie, tak? To jest takie krótkie, krótkie odniesienie się do tych, do tych tematów, które w tej chwili pojawiają się, do tych wydarzeń, które się w tej chwili dzieją w ostatnich miesiącach natomiast jeśli chodzi właśnie o te kwestie takie ogólne, globalne mam nadzieję, że wyjaśniłem mniej więcej na czym polega ta cała gra, jakie są interesy poszczególnych najważniejszych graczy i dlaczego Polska jest w tej chwili tak ważna dlaczego to w Polsce Donald Trump wygaszał takie, takie pomienne przemówienia dlaczego to do nas zjeżdżają siły amerykańskie, fakt faktem, że to rotacyjne, a nie, a nie stałe bazy są, natomiast no, w takiej w ujęciu takim militarno wojskowym to dla nas nie ma znaczenia, czy tutaj są Amerykanie w stałych bazach, czy, czy rotacyjnie, ponieważ ważne jest to, że oni tutaj są tak naprawdę. Co jest jeszcze istotne, jakby ta rola Polski pozwala na to, że Amerykanie sprzedają nam sprzęt, którego do tej pory nam nie sprzedawali nigdy, tak? Najnowocześniejszy sprzęt, chcą nam prawdopodobnie sprzedać F-35, co, co to jest samolot najbardziej zaawansowany technologicznie na świecie. Samo od piątej generacji. Amerykanie sprzedali nam już patrioty z nowym systemem radarowym, który dopiero opracowywują, więc nie... to jest jeszcze bardzo ważne, bo niektórzy podnoszą argument, że Polska może być przehandlowana. Nie zostanie przehandlowana Polska. Państwu, które zamierza się przehandlować, nie oddaje się najnowocześniejszych technologii. Zobaczcie, co robią Amerykanie z Turcją. Turcja zapowiedziała zakup S400. Amerykanie natychmiast powiedzieli, że nie sprzedadzą F35 dla Ankary. W Polsce byłoby dokładnie to samo, gdyby, Rosja, gdyby Amerykanie chcieli nas przehandlować i wiedzieli, że Rosjanie będą u nas mieli znowu na powrót rozwiniętą silną siatkę wywiadowczą, że będą mieli olbrzymie wpływy polityczne, że będą mogli od nas brać co chcą. To nie sprzedawaliby nam nic, co by było zaawansowane technologicznie, nie sprzedawaliby dla nas żadnej broni, która jest dla Amerykanów kluczowa i bardzo mocno rozwojowa, którą zamierzają walczyć ewentualnie ze swoimi przeciwnikami. To jest bardzo istotne i to świadczy o tym, że Amerykanie traktują nas rzeczywiście poważnie. Tylko my sami siebie nie, może nie traktujemy poważnie i, i w związku z tym no, dajemy się czasami kopać po prostu. E, no przepraszam, tutaj też jakby przypomniałem sobie o tych ostatnich wszystkich kwestiach i e, może się uniosłem za bardzo emocjami. Natomiast trzeba to sobie powiedzieć jasno, że mamy podstawy do tego, by z Amerykanami rozmawiać na partnerskich zasadach i powinniśmy to robić. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. Zachęcam do subskrybowania, do udostępniania tego nagrania, do wzięcia udziału w dyskusji merytorycznej przede wszystkim. Zapraszam również na swojego bloga krzyżowal.pl. Zapraszam do przeczytania swoich analiz, do których linki są pod tym nagraniem. A na podstawie których to nagranie powstało, ponieważ analizy najpierw piszę, a dopiero później bardziej ogólnie je omawiam. I dziękuję za, za dotrwanie do, do końca tego godzinnego nagrania. Już znowu przekroczyłem czas, to jest chyba już tradycja. Może przestanę o tym mówić, tylko będę nagrywał normalnie dłuższe filmy tradycyjnie i na tym to się chyba będzie opierać. Dziękuję i zapraszam na kolejne nagranie, które na pewno niebawem powstanie.